Witam serdecznie. Szanowni Państwo, w dzisiejszym krótkim odcinku chciałbym Państwu opowiedzieć, na które dwie witaminy powinniście w szczególności zwrócić swoją uwagę, jeśli macie wysoki poziom cholesterolu we krwi. Okazuje się bowiem, że podwyższony poziom cholesterolu może działać szkodliwie na nasz organizm poprzez dwie ścieżki. Po pierwsze, może zwiększać ilość utlenionego cholesterolu, podnosząc tym samym ryzyko rozwoju miażdżycy, a po drugie, wysoki cholesterol kradnie nam jedną z witamin, szkodząc tym samym naszym tętnicom, żyłom czy też mózgowi. W tym odcinku nie będę spierał się z osobami, które uważają, że im więcej cholesterolu, tym lepiej. Bo nie taka jest idea dzisiejszego filmu. Dziś, najzwyczajniej w świecie, bazując na badaniach naukowych, chciałbym uświadomić wszystkich tych, których poziom cholesterolu jest wysoki, by zwrócili baczną uwagę na dwie krytycznie ważne dla nich witaminy. No właśnie, na jakie witaminy powinniśmy zwrócić uwagę, jeśli nasz cholesterol jest za wysoki? Drodzy Państwo, jeśli mamy wysoki cholesterol, musimy pamiętać, by zadbać o wysoką podaż witaminy E, nie o normalną, ale zwiększoną podaż witaminy E. Dlaczego osoby z podniesionym poziomem właśnie cholesterolu potrzebują więcej witaminy E niż ci, którzy trzymają cholesterol w ryzach? Okazuje się, że cholesterol osłabia wchłanianie witaminy E do tkanek docelowych, a w tym do wewnętrznej ściany naczyń krwionośnych, gdzie spełnia wiele ważnych funkcji, o których zaraz opowiem. Ale pamiętajmy, witamina E jest potrzebna nie tylko naszym naczyniom do prawidłowej pracy, potrzebna jest także w wątrobie, oczach, w mózgu czy też w naszej skórze. Zatem wysoki poziom cholesterolu można powiedzieć, że kradnie tę witaminę i zubaża tkanki, które jej potrzebują do prawidłowej pracy. I zanim opowiem Państwu, dlaczego cholesterol kradnie nam, w cudzysłowie oczywiście, witaminę E, przedstawię Państwu badanie, na podstawie którego naukowcy wyciągnęli właśnie takie wnioski. Naukowcy w 2015 roku w badaniu naukowym, w którym wykorzystali oznakowane izotopy witaminy E, oszacowali, iż przy wyższych poziomach cholesterolu tylko 24% witaminy E dociera do tkanek, a nie 81% jak w warunkach normalnych. Zatem podsumowując bardzo krótko to badanie, możemy podsumować, że u osób z wysokim poziomem cholesterolu witamina E, która jest transportowana do tkanek, można powiedzieć, że utyka po drodze we krwi i nie dociera do miejsca przeznaczenia na czas, w dodatku, w odpowiedniej ilości. No i teraz może pojawić się pytanie, dlaczego? No właśnie, dlaczego tak się dzieje, że ten cholesterol wpływa w taki sposób na witaminę E? Dlaczego ją blokuje? Dlaczego ją zatrzymuje? Dlatego, że witamina E chroni cholesterol przed utlenieniem. I im więcej mamy cholesterolu w naszej krwi, tym większe ilości witaminy E zostaną zużyte na ochronę cholesterolu przed utlenieniem do oksycholesterolu. Zatem witamina E zamiast docierać do tkanek końcowych, czyli np. do mózgu czy też oczu, chroni cholesterol przed utlenieniem. I to właśnie ta ochronna antyoksydacyjna właściwość witaminy E powoduje, że przy podwyższonym poziomie cholesterolu znaczny jej zapas przekierowywany jest przez organizm właśnie na ochronę cholesterolu przed utlenieniem. I to właśnie dlatego witamina ta dociera w mniejszych ilościach do tkanek niż powinna. O tym, że witamina E zapobiega utlenieniu cholesterolu oraz miażdżycy, rozpisuje się setki badań. Ale w jednym z nich zrobiono piękne zestawienie, które wskazuje poprzez jakie dokładnie mechanizmy. W badaniu z 2001 roku pod tytułem Witamina E i miażdżyca poza zapobieganiem utlenieniu LDL. W zestawieniu poniżej czytamy, że witamina ta ochronny wpływ wykazuje poprzez następujące mechanizmy. Poprzez zmniejszenie utleniania cholesterolu LDL, poprzez zmniejszony wychwyt utlenionego cholesterolu przez makrofagi, poprzez zmniejszenie uszkodzenia komórek śródbłonka, przyleganie komórek odpornościowych do śródbłonka, zmniejszone stężenie cytokin prozapalnych, zmniejszoną proliferację komórek mięśni gładkich, zmniejszoną agregację płytek, czy też zwiększone rozszerzenie tętnic. Zatem, jeśli mamy mniej witaminy E w ścianach naczyń krwionośnych, finalnie te mechanizmy obronne działają proporcjonalnie słabiej, ponieważ w tkankach tych stężenie witaminy E jest niewystarczające, gdyż
Witamina ta została zatrzymana przez cholesterol, który chroni przed utlenieniem. Ale wracając jeszcze na chwilę do powyższego badania. W badaniu tym padły dwa bardzo ważne stwierdzenia. Po pierwsze, że chroni ona cholesterol przed utlenieniem, a po drugie, chroni śródbłonek naczyń przed uszkodzeniem. I w rzeczy samej, te dwa bardzo ważne zjawiska, czyli uszkodzenie śródbłonka naczyń krwionośnych i utleniony cholesterol, to ważne składowe blaszki miażdżycowej. Pierwszym etapem rozwoju miażdżycy jest właśnie uszkodzenie naczyń krwionośnych od środka. A miejsce tego uszkodzenia jest punktem zaczepu różnych substancji, w tym utlenionego cholesterolu, który wchodzi w skład blaszki miażdżycowej. Musimy jednak pamiętać, że finalnie nie ma konsensusu, czyli takiej pełnej zgody wszystkich naukowców na świecie co do tego, że witamina E w jednoznaczny sposób zawsze zapobiega miażdżycy. Owszem, posiadamy badania interwencyjne, które te zależności oczywiście potwierdzają, ale są także takie badania, które niestety wskazują, że witamina E, mimo silnych właściwości antyoksydacyjnych, nie zawsze jest w stanie miażdżycy zapobiegać. Na przykład już w 1996 roku dowiedziono, że dostarczenie witaminy E do naczyń krwionośnych zapobiega uszkodzeniu śródbłonka naczyń spowodowanym przez utleniony cholesterol. Zatem może to nie tylko witamina E jest nam potrzebna i niezbędna, by zapobiegać rozwojowi miażdżycy. No właśnie, na początku tego filmu powiedziałem o tym, że osoby z wysokim poziomem cholesterolu potrzebują zadbać o podaż dwóch bardzo ważnych witamin. O jednej już wiemy. Wiemy, że jest to witamina E. A co z drugą? Cóż to za tajemnicza witamina potrzebna jest, gdy cholesterol w naszej krwi jest wysoki jak inflacja? Drugą, bardzo ważną witaminą, o którą powinniśmy zadbać, gdy nasz cholesterol szybuje w kosmos, jest witamina C. Witamina ta w jednym wąskim zakresie ma bardzo podobną rolę jak witamina E w naszym ciele, a mianowicie jest przeciwutleniaczem. I podobnie jak witamina E, chroni cholesterol przed utlenieniem i przekształceniem go do oksycholesterolu, który może uszkadzać nasze naczynia krwionośne, inicjując tworzenie blaszki miażdżycowej. Witamina C działa na cholesterol dwutorowo. Po pierwsze, to co jest bardzo, ale to bardzo ważne, zmniejsza ona poziom złego cholesterolu i w tym samym czasie zmniejsza także poziom trójglicerydów. Zatem, prócz ochrony przed utlenieniem cholesterolu, zmniejsza także jego poziom we krwi, powodując, że w tym samym czasie mniej witaminy E będzie nam niezbędne do tego, by chronić cholesterol przed utlenieniem. Czyli mamy podwójną korzyść. Ale ile witaminy C potrzebujemy, aby uzyskać ten efekt? I jak długo musimy na niego czekać? Niech odpowiedzią na to pytanie będzie metaanaliza, czyli badanie naukowe najwyższej rangi. Badanie z 2008 roku. Suplementacja witaminy C obniża poziom cholesterolu oraz trójglicerydów w lipoproteinach o małej gęstości w surowicy. W treści czytamy. Suplementacja witaminy C w dawce co najmniej 500 mg na dzień przez co najmniej 4 tygodnie może spowodować istotne obniżenie stężenia cholesterolu złego, czyli LDL, oraz trójglicerydów w surowicy. Jednak nie wystąpił wzrost stężenia cholesterolu dobrego, czyli HDL. Czyli jak widzimy, już po 4 tygodniach suplementacji witaminą C w ilości 500 mg na dzień zauważymy znaczny spadek stężenia złego cholesterolu oraz trójglicerydów we krwi. Co prawda nie podniesie nam się poziom dobrego cholesterolu, ale i tak korzyści są ogromne. No dobrze, ale rozpoczynając wątek witaminy C oraz cholesterolu, powiedziałem, że witamina C działa na cholesterol dwutorowo. I w rzeczy samej tak jest. Po pierwsze, witamina C obniża nam poziom złego cholesterolu, o czym była mowa przed chwilą. Ale po drugie, podobnie jak witamina E, zapobiega jego utlenieniu. A jak już wiemy z dzisiejszego odcinka, utleniony cholesterol to poważne zagrożenie dla zdrowia. Dokładnie tak, witamina C chroni cholesterol przed utlenieniem. Niemniej jednak ten ochronny mechanizm wygląda nieco inaczej niż w przypadku witaminy E. Ponieważ witamina E, można powiedzieć, że tak bezpośrednio otacza, osłania, ochrania cholesterol przed utlenieniem. Natomiast witamina C zmniejsza ilość jednego specyficznego związku, który krąży w naszym ciele i cholesterol utlenia. A tym związkiem jest mieloperoksydaza. Związek o tej trudnej nazwie, czyli mieloperoksydaza,
uwalniany jest przez komórki naszego układu odpornościowego w reakcji na stan zapalny. Ma również właściwości bakteriobójcze oraz przeciwwirusowe. Gdy przewlekły stan zapalny w naszym ciele trwa zbyt długo, to ilość tej substancji i czas jej wydzielania powodują utlenienie cholesterolu, co jest dla organizmu zjawiskiem szkodliwym. No i właśnie w tym miejscu cała na biało wkracza witamina C, która hamuje negatywny wpływ mieloperoksydazy na cholesterol, blokując tym samym utlenienie cholesterolu. Możemy o tym przeczytać w badaniu naukowym z 2013 roku pod tytułem Przeciwutleniające działanie witaminy C oraz E na utlenianie lipoprotein o niskiej gęstości za pośrednictwem mieloperoksydazy. Podsumowując, witamina C zmniejsza poziom złego cholesterolu, a także chroni go przed utlenieniem. Zatem utrzymuje nasz układ sercowo-naczyniowy w zdrowiu. Zatem z dzisiejszego odcinka dowiedzieliśmy się, że wysoki poziom cholesterolu, po pierwsze, zmniejsza nam ilość witaminy E, która dociera do naszych tkanek docelowych, gdyż chroni go przed utlenieniem. Wiemy także, że witamina C zmniejsza stężenie cholesterolu i podobnie jak witamina E, chroni cholesterol przed utlenieniem. Zatem, jeśli masz wysoki poziom cholesterolu we krwi i nie masz zamiaru go obniżać, to zadbaj, by w Twojej diecie znalazły się produkty spożywcze bogate w witaminę E, a w tym na przykład nasiona słonecznika, migdały czy też orzechy laskowe. Natomiast witaminę C odnajdziemy głównie w papryce zielonej, żółtej czy też czerwonej. Prócz tego w witaminę C obfitują owoce cytrusowe, takie jak kiwi, cytryna, pomarańcza, a także warzywa, na przykład brokuły czy kalafior. I w końcu ktoś oczywiście może zapytać, jaki to jest wysoki poziom cholesterolu? Czy wszystko ponad 200 mg na decylitr to już jest dużo, czy mało? Może wysoki poziom cholesterolu to już 300, może 400? A może w ogóle nie powinniśmy się przejmować poziomem cholesterolu? A może powinniśmy go obniżać za wszelką cenę? Jeśli kogoś interesuje moje zdanie, to radziłbym nie lekceważyć poziomów powyżej 200 mg na decylitr. Jeśli ktoś ma ten wskaźnik powyżej tej wartości i na przykład nie ma zamiaru go obniżać, bo tak mu się podoba, albo wierzy w to, że im więcej cholesterolu, tym lepiej, to zdecydowanie polecam uzupełnić swoją dietę o witaminę E, witaminę C. Krytycznie ważna dla takich osób jest także aktywność fizyczna i rzucenie palenia. W przeciwnym razie cholesterol z przyjaciela może zamienić się w najgorszego wroga. I to była ostatnia informacja w dzisiejszym filmie. Bardzo dziękuję za Państwa uwagę i widzimy się w następnym odcinku. Do usłyszenia.